Beatko, co ty tam masz? A ja mam tutaj od Darka Makowskiego z Manufaktury Królewskiej. Przepiękne tkaniny. To jest wzór Wyspiańskiego, jego osty. Proszę bardzo. Co jeszcze? Manufaktura Królewska ma co najmniej 200 lat i pracuje na równie starych kostek, ale nie tylko, ma również krosna dziewicowe. Nasza kolekcja jeszcze nie zrobiła. Przepiękne tkaniny są zrobione, przepiękne, możemy zobaczyć. Wszystkie czułe. Można też trochę poszkać. Myślę, że dla nas wszystkich kochających. Zobaczcie, to są czułenka wszystkiego. Jest to niezwykłe miejsce. Chodź, Beata, pójdziemy dalej. To są czułenka, wszystkie możliwe, jakie są dostosowania w kastrze. Tego nie znałam. Którego? Tego wielkiego? Tego pierwszego. Nie, resztę widziałam. Na uczelni były. Tak jest, ale najciekawsze, zobaczcie, jest tutaj, jest fantastyczne czułenko do jedwabiu, tkanin jedwabnych. Na dwie cewki, zobaczcie te. A to jest do taśmy z napisami. Cała kolekcja tych czułenek. Więc tu nie wszystkie oczywiście są od nas, ale większość pochodzi z Ładu. To są czułenka krosień ładowskich, za wyjątkiem tego wielkiego, które jest pierwsze. I wiedziałam, jak do Alicji Cybulskiej mówię, co ty na to, bo tu jest, proszę, czpień jest metalowy. Różne już widziałyśmy, a takiego jeszcze nie. Ale ty widziałeś cewiarkę. Bardzo stare motowidło, proszę. W Manufakturze Królewskiej jest, można zobaczyć. A tam jest nawijarka, proszę. Równie stara.